Legalne przekręty londyńskiego City. Realizacja. W centrum Londynu, u stóp katedry Świętego Pawła, leży najcenniejsza w dziejach ziemi mila kwadratowa gruntu – The City. Na niespełna 3 km2 działa tu 550 banków oraz połowa wielkich firm ubezpieczeniowych z całego świata. Więcej niż w Nowym Jorku, Frankfurcie i Paryżu łącznie. Dzienne obroty tej dzielnicy 5-krotnie przekraczają dochód narodowy brutto całego kraju. Swoje siedziby mają tutaj liczne fundusze inwestycyjne i banki prywatne. Z powodu kryzysu dużo ludzi straciło pracę. Chodzą na rozmowy kwalifikacyjne i zwracają większą niż zwykle uwagę na swój wygląd, zwłaszcza na buty. Rozmawiam z nimi, bo chętnie się zwierzają. Niektórzy drogo by mi zapłacili za te informacje. Przez kilka lat słyszałem niemało zajmujących historii. Tu bogaci nie biednieją. Mają kilka milionów mniej, ale wciąż są bogaci. Nocą legendarne centrum biznesu zmienia się w opustoszałe miasto widmo. Ale pieniądze nie przestają pracować. Giełda londyńska i nowojorska, jako jedyne na świecie, nigdy nie przerwały działalności. Nawet podczas wojny. Ojczyzna Winstona Churchilla i Margaret Thatcher niezmienną pozycję światowego mocarstwa zawdzięcza tej właśnie dzielnicy. Londyńskie City skutecznie broni się przed ciekawskimi spojrzeniami z zewnątrz. Niewiele osób poznało jego sekrety. John Christensen poświęcił na to długie lata. Kto zechce zwiedzać City po przekroczeniu granic tej autonomicznej enklawy, stanie oko w oko z gryfami. Mitologiczna bestia, pół lew, pół smog, jest strażnikiem skarbu i symbolem dzielnicy. Podobizny gryfa widać tu na każdym skrzyżowaniu. Przypominają przechodniom: jesteś w skarbcu, w miejscu wyjątkowym, gdzie ja sprawuję władzę. Jaki kaprys historii uczynił z City centrum finansów świata, które przeprowadza połowę międzynarodowych operacji giełdowych i skupia 80% europejskich funduszy hedgingowych? Wszystko zaczęło się w średniowieczu. Założone na rzymskich ruinach miasto, oddane pod opiekę Bogu, od blisko 1000 lat jest niezależne od korony. Przez wieki City pomnażało pieniądze. Bez niego Zjednoczone Królestwo nie miałoby środków na kolonialne podboje, wojny z Napoleonem, ani rewolucję przemysłową. Korona mogła urzeczywistniać sny o potędze dzięki City, które nie pozwala jej o tym zapomnieć. Stoimy na placu przed katedrą Świętego Pawła. By tu wejść, nawet władcy muszą przy symbolicznej bramie miasta złożyć oręż i oddać się pod opiekę City.
Królowa Wiktoria podczas diamentowego jubileuszu przekraczała dawne rogatki bez straży przybocznej i insygniów władzy. Wręczono jej miecz, którym Elżbieta I uczciła otwarcie giełdy królewskiej przy placu Paternoster. Ulice obok to Ave Maria i Amen, bo miejsce to poświęcone Bogu i pieniądzom oczywiście. Przedmiotem naukowych zainteresowań lorda Maurice'a Glassmana był przebieg i polityczne skutki procesu przekształcania się średniowiecznego miasta w główny filar brytyjskiego establishmentu. City ma własny parlament, który powstał kilka wieków wcześniej niż państwowy. Utworzyli go wolni obywatele, kładąc podwaliny pod brytyjską demokrację. Tutejszy skomplikowany system wyborczy nie przypomina żadnej innej ordynacji na świecie. Prawo głosu przysługuje mieszkańcom City, przedsiębiorcom mającym siedzibę na jego terytorium oraz posiadaczom tytułu honorowego obywatela, pochodzącym zarówno ze Zjednoczonego Królestwa, jak i z zagranicy. Wśród wyborców jest więc firma Goldman Sachs albo banki chińskie. Komunistyczni aparatczycy mogą w majestacie prawa wybierać władzę londyńskiego City. Trudno pojąć, jak dalece kapitał podbił to najbardziej demokratyczne miasto świata. Mało tego, jako honorowi obywatele City of London, głosować mogą także Władimir Putin i George Bush. Chwilami trochę mnie to martwi. Dzielnica ma także własny rząd, zwany korporacją. Na jego czele stoi Lord Mayor, wyłaniany przez cechy kupieckie, które od wieków odgrywają ważną rolę polityczną w City. Londyn ma swojego lorda majora, wybieranego przez mieszkańców i pozbawionego realnej władzy. Ale jest też potężny lord major dzielnicy City, którego nikt nie wybiera. To nie jest widy. Na moście londyńskim naprawdę pojawiły się owce. Choć taki widok może zaskakiwać, nie jest czymś zupełnie nowym. Przypomina o przywileju nadanym prawie 1000 lat temu niewielkiej grupie Londyńczyków. Handlarze trzody z City mogli sprzedawać zwierzęta w centrum miasta, nie płacąc podatku. Prawo to obowiązuje do dziś. Przypominamy tradycje naszych przodków, a przy tej okazji zbieramy fundusze na działalność dobroczynną Urzędu Lorda Majora. Oto wolny obywatel, który pędzi owce przez most. Londyn był najważniejszym w północnej Europie ośrodkiem handlu międzynarodowego, a mieszkańcy City nie płacili cła. Losy tej dzielnicy są nierozerwalnie połączone z ucieczką od podatków. W wyniku zaciekłej walki o przywileje, City, jako główny bankier królestwa, uzyskało swego rodzaju immunitet fiskalny. Choć wydawało się, że ten wyjątkowy sojusz upadnie wraz ze schyłkiem imperium, brytyjska potęga bez rozgłosu odradza się pod koniec lat 50. Prominenci z City przekształcają Bahamy, Kajmany, brytyjskie Wyspy Dziewicze, Wyspy Normandzkie, Gibraltar i inne okruchy mocarstwa w raje podatkowe. London sits
Londyn otacza siatka satelitów. Ostatnio doliczyliśmy się aż 60 rajów podatkowych. Połowa z nich wywodzi się z dawnego Imperium Brytyjskiego. Funkcjonują w większym lub mniejszym stopniu pod banderą Zjednoczonego Królestwa i są ściśle powiązane z City. Działają zgodnie z prawem angielskim pod opieką tutejszych banków. Londynowi opłaca się być zarazem jednym z największych centrów finansowych i jednym z największych rajów podatkowych świata. Tworząc spółki offshore, które bezwzględnie przestrzegają tajemnicy bankowej i przywilejów podatkowych, londyńskie City kładzie podwaliny pod przyszłą finansową globalizację. Niemal wszystkie międzynarodowe inwestycje prowadzi się za pośrednictwem spółek offshore. Jest to korzystniejsze ze względów podatkowych i prostsze ze względów prawnych. Ogromna większość światowych transakcji handlowych przepływa przez raje podatkowe, przynajmniej na papierze. W ten sposób konsorcja mogą przenosić zyski z kraju, gdzie zostały wypracowane, pod jurysdykcje, które umożliwiają ucieczkę przed podatkami. Brytyjski rząd i fiskus od lat akceptują centra offshore. Służą one optymalizacji podatkowej. Nie są rozwiązaniem dla każdego. Opłacają się tylko tym, których dotyczy problem zbyt wysokich podatków. Są atrakcyjne dla prowadzących interesy w Zjednoczonym Królestwie. Spowodowały ogromne zaburzenia w procesie globalizacji, będąc zarazem jej głównym motorem i najsłabszym punktem. Dziwi mnie, że większość ekonomistów i obserwatorów pomija milczeniem raje podatkowe, choć jako zasadniczy element globalizacji są w dużym stopniu odpowiedzialne za to, że nie spełniła ona powszechnych oczekiwań. Skąd ta moda na słowo wielki? Oglądamy wielkie dzieła, robimy wielkie plany. Jako malec chciałem być kimś wielkim. W Stanach zwiedzamy wielkie jabłko. Rano czeka mnie wielki buziak od ukochanej. To wielki dzień. Mam spotkanie z wielkim szefem wielkiego studia. Wielka chwila, wielkie pieniądze. Na wielkim spotkaniu mówię wielkiemu producentowi: ten film mi się podoba, będzie wielki. Jest tylko mały problem, moja garza. Chciałbym, by była... Uciekło mi słowo. Na początku lat 80. popierana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy deregulacja rynków finansowych spowodowała wzrost wykładniczy wolumenu finansowego w rajach podatkowych. Nie mówimy tu o miliardach, mówimy o tysiącach miliardów. Według najświeższych danych chodzi o 20 bilionów dolarów. To ogromna kwota. Wystarczyłaby na spłacenie zadłużenia publicznego, będącego przyczyną obecnego kryzysu. Gdyby pobrano podatki od zysków, które przynosi ten kapitał, można by sfinansować całość kampanii ONZ na rzecz walki z ubóstwem.
the United Nations Poverty Alleviation Goals. W latach 2008-2009 rządy całego świata uruchomiły programy ratowania banków. Najwięcej, bo 1,5 biliona funtów, przeznaczyła na ten cel Wielka Brytania. Jej system bankowy zachwiał się tak mocno, że Komisja Skarbu Izby Gmin postanowiła zbadać rolę sektora finansowego w wywołaniu kryzysu. Czy mógłby pan powiedzieć, ile filii ma pański holding na wyspie Man? Nie pamiętam dokładnej liczby. Według oficjalnego raportu w ubiegłym roku było ich 30. Czy może pan powiedzieć, ile waszych filii działa na wyspie Jersey? Nie pamiętam. 38. Czy może pan powiedzieć, ile waszych filii działa na Kajmanach? Ta sama odpowiedź. 181. Wszystko to są powszechnie znane raje podatkowe. Wasz holding zarejestrował w nich na całym świecie ponad 300 swoich spółek zależnych. Londyn podtrzymuje fikcję na temat swoich terytoriów zależnych, ponieważ jest mu to na rękę. Jersey, Guernsey, Wyspa Man, Sark. Dowiedziono niezbicie, że przepływają przez nie brudne pieniądze. Gdy londyńskie City otrzymuje jakieś podejrzane kwoty, wysyła je na wyspę Jersey. Dlaczego tam? Ze względu na słabe ustawodawstwo tej dependencji, absolutną dyskrecję i system trustów. Taki układ nadaje Londynowi nieco offshore'owego charakteru, przydatnego w obsłudze firm z pierwszej ligi. Obserwatorzy rajów podatkowych mają niełatwe zadanie. John Christensen przez rok pracował w Malezji jako konsultant. Był świadkiem afery, w której Malezyjczycy stracili swoje oszczędności ulokowane przez miejscowe banki w rajach podatkowych. Chcąc lepiej poznać system offshore, Christensen zatrudnił się w jednym z banków na Jersey. Potem został doradcą ekonomicznym tamtejszego rządu. Spędził na wyspie 14 lat. Należy do najlepszych na świecie ekspertów w dziedzinie rajów podatkowych i tajemnicy bankowej. Nigdy bym nie podejrzewał, że w gospodarce rynkowej jest możliwa taka przestępczość, jaką obserwowałem na Jersey. Finansowe konsorcja z Londynu wykorzystywały informacje poufne w obrocie papierami wartościowymi, kryjąc się za spółkami offshore. Również za pośrednictwem takich firm politycy francuscy i niemieccy dokonywali wszelkich możliwych nadużyć finansowych. Byłem świadkiem oszustw podatkowych i defraudacji na skalę przemysłową. Prawdę mówiąc, spodziewałem się tego. Zaskoczyły mnie inne formy przestępczości. I to, że na Jersey wszyscy o wszystkim wiedzieli, ale woleli przymknąć oko. Z całych sił starali się niczego nie widzieć. Nie zadawali pytań, by nie słuchać kłamstw. Ale nikt nie miał wątpliwości, do czego służą spółki offshore i trusty. Bankowcy przestrzegają złotej zasady. Przenigdy nie zajmują się pieniędzmi, które nie byłyby czyste jak łza. Nie wierzycie? Możecie sami zapytać jakiegoś bankowca, czy kiedykolwiek miał wątpliwości co do pochodzenia pieniędzy, którymi obraca jego instytucja. Z całą pewnością powie wam, wszystko jest pod kontrolą. Działamy zgodnie z przepisami. Kilka lat temu pewien brytyjski urzędnik państwowy stwierdził,
Jak wiadomo, igłę najlepiej schować w stogu siana. Dla ukrycia przestępczych operacji finansowych Londyn jest stogiem siana idealnym. W latach 90. City było sceną kilku głośnych skandali finansowych. Wyszło na jaw, że bank BCCI prał pieniądze z kokainy, a Barings zbankrutował wskutek ryzykownych transakcji jednego tylko maklera. Okazało się też, że City i jego zamorskie spółki dokonywały dla dostojników nigeryjskich, pakistańskich, egipskich i tajlandzkich recyklingu pieniędzy z przestępstw korupcyjnych. Ukrywały nieoficjalne dochody międzynarodowych koncernów i rosyjskich oligarchów. Obsługiwały włoską mafię. Ten system działa sprawnie, o ile nie zdarzy się wypadek. Na moście Blackfriars zawsze myślę o Roberto Calvim. Jego ciało, wiszące z kamieniami w kieszeniach, znaleziono tu w roku 1982. Zwano go bankierem Boga, bankierem Watykanu. City zawsze miało skomplikowane relacje z Bogiem. Mimo dewizy Domine Dirige Nos, co znaczy prowadź nas, Panie, nigdy nie podążało za Bogiem. Szło drogą swojego biskupa, który wyszedł na powitanie Wilhelma Zwycięzcy, by tylko zachować wolność miasta. Ono nigdy nie czciło Boga, lecz pieniądz, Pana o wiele surowszego i nienasyconego. Londyn jest skomplikowaną siatką powiązań i przyciąga jak magnes najbogatszych ludzi świata. Nieprzypadkowo ich pieniądze mają czasem wątpliwe pochodzenie. Dlaczego to miasto jest tak atrakcyjne dla osób obracających brudnymi pieniędzmi? Z powodu trwającego od wieków przekonania, że Londyn wyprzedza świat i tworzy standardy jakości. Uchodzi za wyjątkowy, jak wszystko co angielskie. Jego splendor wybiela nawet najbrudniejsze pieniądze i wystawia ich posiadaczowi świadectwo doskonałości. Londyńskie City ma długą tradycję w otaczaniu troską i pomnażaniu pieniędzy. A szacunek dla tradycji jest w Wielkiej Brytanii racją stanu. To do ponadczasowego szyku i powszechnego poważania aspirują właściciele kapitałów. Według powszechnej opinii w rajach podatkowych przede wszystkim pierze się pieniądze pochodzące z handlu narkotykami lub z innych przestępstw. Tymczasem jest to ich uboczne zajęcie. Raje podatkowe służą w pierwszej kolejności największym bankom, najpotężniejszym przedsiębiorstwom i elitom władzy. Wszystkie operacje przeprowadza się tak, że na papierze są całkowicie zgodne z prawem. W świecie wielkiego biznesu powszechną praktyką stało się zręczne ukrywanie przepływu pieniędzy. Raje podatkowe są niezrównanym narzędziem do mylenia tropów. Istotą tego systemu jest tajemnica bankowa. Nie pojawiła się ona przypadkiem. Została wprowadzona celowo i za pomocą mechanizmów prawnych. Pieniądze najczęściej wędrują etapami. Z Azji lub Rosji trafiają nie wprost do Londynu czy do innych centrów finansowych, lecz na obszar jurysdykcji pierwszego rzutu, z Rosji na Cypr. Aby wprowadzić brudne pieniądze do legalnego obiegu, poddaje się je kolejnym sekwencjom procesu prania. Są mieszane i przekształcane, a wielokrotny transfer zaciera ślady ich pochodzenia, tak?
że w końcu nie można ustalić źródła tych pieniędzy. Większość trustów typu offshore, które miałem okazję obserwować, łącznie z tymi, które sam stworzyłem, przyjęły i stosowały flee clauses, czyli klauzulę ucieczki. Taka klauzula pozwala błyskawicznie się ulotnić. Wystarczy pogłoska o śledztwie i trust znika. Za jakiś czas pojawi się pod inną nazwą, z innymi pełnomocnikami i w innej jurysdykcji. Przypomina to rosyjską matrioszkę, ale gdy ją otworzymy, okaże się, że kolejna laleczka zniknęła. W taki sposób można w pełni legalnie utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenie śledztwa przez policję, fiskus i wszelkie inne władze. Po definitywnym zatarciu śladów pieniądze muszą już tylko wrócić do obiegu, najlepiej w szacownych dekoracjach. Na przykład w Londynie, światowej stolicy finansów. Nie chodzi przecież o to, by pieniądze zostały na Malcie, w Gibraltarze czy na Cyprze. To nie są centra finansowe. Pieniądze muszą trafić do Londynu. Gdy tam się znajdą, nie zagrozi im już żadne śledztwo. Będą nawet wyglądały na czyste. Stąd można je inwestować na całym świecie bez opodatkowania. It's all in vain, but inspiration is uplift the nation, purification, it invite the nation to find salvation to the generation to be what they want to be, find themselves never too late, they operate so great, you see. Peace. Aby mechanizm rajów podatkowych w pełni funkcjonował, trzeba uruchomić jeszcze jedno, ostatnie ogniwo. Czy Londyn byłby tym, czym jest, bez tajemnic bankowych, forteli podatkowych i wszystkiego, co czyni z niego raj dla inwestorów? Moim zdaniem nie. Ten raj nie powstał sam. Stworzono go w największej dyskrecji i w najdrobniejszych szczegółach pod ogromną presją City i z błogosławieństwem polityków z Westminsteru. W ciągu długiej historii City zaciekle broniło swojej suwerenności i nie pozwoliło sobie odebrać żadnego z przywilejów. Dysponuje siłą wpływów tyleż skuteczną, co zaskakującą. Co roku premier wygłasza mowę w siedzibie korporacji City, a minister finansów w rezydencji Lorda Majora. Dzielnica biznesu ma też reprezentanta, który w imię kapitalizmu broni jej interesów w brytyjskim parlamencie. Zasiada wśród deputowanych, choć nie jest wybierany przez obywateli. Jego urząd ma długą tradycję. To Remembrancer. Instytucja ta powstała około roku 1520 w celu obrony interesów londyńskiego City w parlamencie. Remembrancer jest jedynym lobbystą, który ma prawo zasiadać w Izbie Gmin i to tuż obok spikera. Wolno mu przesłuchiwać deputowanych podczas posiedzeń. Czuwa nad tym, by parlament nie zakwestionował historycznych praw i majątkowych przywilejów City.
Ma też bezpośredni dostęp do ministrów, którzy są zobowiązani do odpowiedzi na jego zapytania w ciągu 24 godzin. Obecnie urząd Remembrancera piastuje Paul Double, który rzeczywiście jest zarazem uroczym człowiekiem i bezwzględnym lobbystą. Zgodnie ze swoją funkcją przypomina członkom parlamentu, kto tu naprawdę rządzi. Premier Harold Wilson wdał się kiedyś w słynny spór z gubernatorem Banku Anglii. Po długiej i bezowocnej wymianie zdań na temat polityki gospodarczej, premier odwrócił się do gubernatora i zapytał: kto rządzi tym krajem, pan czy ja? Dziś wiemy, że Wielką Brytanią rządzi londyńskie City. Lordzie Majorze, Lordzie Kanclerzu, Wasze Ekscelencje, Panowie Lordowie, Wysoka Izbo, Panie i Panowie. Partia Pracy za czasów Tony'ego Blaira i Gordona Browna postawiła na hegemonię kapitału i powierzyła kwestię wzrostu gospodarczego londyńskiemu City. Dała sektorowi bankowemu wolną rękę. Liczyła na to, że pieniądze z City sfinansują politykę wewnętrzną i zewnętrzną kraju. Poluzowano nadzór nad rynkami finansowymi, ale deklarowana lekka regulacja szybko przerodziła się w absolutny brak kontroli. Tyle, że lejburzyści mogli się pochwalić pieniędzmi na szkoły i szpitale. Gordon Brown, sprzymierzając się z City, zapomniał, że jest ono kochanką niestałą i chyba dał ciała. Na początku XXI wieku rząd brytyjski posunął się do tego, że sprzedał siedziby urzędów skarbowych prywatnej spółce zarejestrowanej w raju podatkowym. W konsekwencji państwo, jak kraj długi i szeroki, wynajmuje te budynki, a pieniądze za każdy z nich trafiają na prywatne konta w raju podatkowym. To chore. This is madness. Pod koniec roku 2007 City, jako pierwsze w Europie, odczuło kryzys finansowy, który od kilku miesięcy wstrząsał Stanami Zjednoczonymi. Choć komputer zapewnia dziś dostęp do wszelkich informacji, od telefonu babci po dzieła Szekspira, nikt nie umie wyjaśnić, co się stało w czwartek na Wall Street. W ciągu godziny kursy spadły od 1000 punktów. Dow Jones stracił 23% i osiągnął rekordowo niski poziom. Gdy w roku 2008 nastąpił krach finansowy, Gordon Brown podjął życiową decyzję, by ratować City, a nie gospodarkę. Uznał, że powołaniem Partii Pracy jest pomoc międzynarodowej finansjerze i zachowanie prymatu londyńskiego City. Nie zauważył chyba różnicy między powołaniem a fatum. City wyniosło go i zniszczyło. Jedno warte drugiego. Od 20 lat neoliberałowie wmawiają nam, że wszystko jest w porządku. Pieniądze krążą, globalizacja działa.
Okazuje się jednak, że te pieniądze nie tylko nie przynoszą gospodarce nic dobrego, ale przeciwnie, rujnują rynki. Służą temu, by szybko nimi obracać, osiągając maksymalne zyski kapitałowe poprzez międzynarodowe spekulacje bądź nabywanie dóbr kultury. Dziś, w roku 2011, obserwujemy w Europie i Ameryce spółki, które zgromadziły rekordowe rezerwy gotówki tylko dlatego, że nie mają w co włożyć pieniędzy. Podobnie jak w całej Europie, operacje finansowe w Zjednoczonym Królestwie podlegają szczególnym przepisom prawnym. Nadzór nad obiegiem pieniędzy utrudniają instytucje offshore, a wielkość przepływających przez nie sum w praktyce uniemożliwia kontrolę. Ludzie zajmujący się regulacją naszej gospodarki często są niedoinformowani i źle opłacani. W dodatku na najlepszych wywiera nacisk sektor prywatny, który chętnie ich zatrudnia. Sytuacja staje się opłakana i tragiczna. Można się założyć o ostatnią koszulę, że co bardziej kompetentni urzędnicy, mając wybór, przeniosą się do konkurencji. Idąc tam, zabierają ze sobą znajomość sektora publicznego i przepisów dotyczących przestępstw finansowych. Sektor prywatny, wykorzystując luki w prawie, może bezkarnie robić swoje. Komisja Nadzoru Finansowego jest stale na straconej pozycji. Kryzys w latach 2008-2009 mógł być okazją do reform w finansach międzynarodowych, ale tak się nie stało. Po okresie bicia się w piersi, City wróciło do starych zwyczajów. Najwięksi gracze przetrwali, zachowując prawo do tajemnicy bankowej i dalej uciekając przed podatkami. Fakty świadczą niezbicie o tym, że pański bank stosuje unikanie płacenia podatków i to na wielką skalę. Zapewniam, że Barclays nie uchyla się od podatków. Przepraszam, celowo użyłem terminu unikanie, nie uchylanie się. Termin uchylanie się od płacenia podatków jest jasny. Nigdy się do tego nie posunęliśmy. Wolę określenie optymalizacja podatkowa, która jest naszym obowiązkiem i jest zgodna z polityką rządu. Ja to nazywam unikaniem. To nie jest to samo. Różne formy ucieczki od podatków pozbawiają budżet 120 miliardów funtów rocznie. Myślę, że gdyby naród brytyjski uświadomił sobie, że te pieniądze oznaczają nie tylko lepsze służby publiczne, ale także niższe podatki, liczniej wyszedłby dziś na ulicę. Za kilka minut tu na Oxford Street i w całym kraju demonstranci rozpoczną akcję przeciwko właścicielowi sklepu Topshop. Jest nim miliarder, Sir Philip Green. Rząd brytyjski nadał mu szlachectwo za zasługi dla gospodarki. Jest mistrzem w ucieczkach przed płaceniem podatków. Robi to z rozmachem. Roczną dywidendę w wysokości 1,2 miliarda funtów wypłaca nie sobie, lecz żonie. Sztuczka polega na tym, że jej nie można opodatkować, ponieważ mieszka w Monako. The point is, his wife doesn't live in Britain, she lives in Monaco. Philip Green! Come clean! Philip Green! Come clean! Philip Green! Come clean! Pay your tax! Pay your tax! Pay your tax! Pay your tax! Brytyjczyków rozsierdził fakt, że rząd mianował Philipa Greena doradcą do spraw programu oszczędności budżetowych.
Jak bardzo rządzący muszą gardzić krajem, że ośmielili się poprosić kogoś takiego o pomoc we wprowadzaniu oszczędności budżetowych. My, mieszkańcy tego kraju, żądamy zwrotu naszej własności w formie korekty podatków należnych. Philippe Green, płać podatek. Rząd kłamie. Nie my powinniśmy płacić za cięcia budżetowe. Trzeba ściągnąć z banków zaległe podatki. To pana pieniądze i pani, listonosza, ekspedientki, gliniarzy. Philip Green nie omieszkał nam przypomnieć, że jesteśmy tu u niego. My chcemy mu przypomnieć, że nie płacąc podatków zagarnął naszą własność. Nie jesteśmy wszyscy równi. Nikt, dzięki Bogu, nie przypomina kogoś innego, wbrew zdaniu socjalistów. Wierzymy, że każdy ma prawo się różnić, ale każda ludzka istota jest dla nas równie ważna. Człowiek ma prawo pracować jak chce, wydawać co zarobi, posiadać własność i mieć w państwie sługę, nie pana. To istota gospodarki wolnorynkowej. Od tej wolności zależy każda inna. Brytyjczycy zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że dali się wystrychnąć na dudka elitom politycznym i ekonomicznym. W tym roku pozyskamy 75 tysięcy lokali socjalnych, a czeka na nie już prawie 2 miliony rodzin. Kryzys mieszkaniowy jest faktem. Pomóż nam dawać schronienie. Whitechapel jest ubogą dzielnicą położoną kilkaset metrów od City. Ośrodki pomocy pracują tu przez okrągły rok, przyjmując coraz większe rzesze osób bez dachu nad głową. Widać jakieś zmiany? Jest coraz gorzej. Coś strasznego. Kryzys dał się odczuć? Dlaczego? Ludzie nie mają pieniędzy. Tym po drugiej stronie nic nie brakuje. Tu jest inaczej. Muszę zestawić pierścionek. Poważnie? Bóg mi świadkiem. Nie mam za co nakarmić dzieci. Ile ich pani ma? Czworo. Mieszkają tutaj. Kryzys coś zmienił? Widzę nowe twarze. Ledwo jedni wyjdą z bezdomności, pojawiają się następni. 1/4 z nich to nowi. Może więcej. Tu wisi grafik wolontariuszy. To są chłopcy z Deutsche Bank. Dalej mamy Allen & Overy, Bank of New York.
Wszystkie duże firmy mają programy odpowiedzialności społecznej. Uważają, że powinny z siebie coś dać. To są przyszli lekarze, opiekunowie, prawnicy. Czego ich teraz nauczymy, zostanie w nich na całe życie. Podejmą naszą pracę, gdy pomrzemy. Czyli nieprędko. Z holistycznego i filozoficznego punktu widzenia powiedziałbym, że wszyscy jesteśmy winni. Każdy w jakiś sposób uczestniczył w pogoni za pieniądzem. Nawet zwyczajni ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z finansami i zupełnie się na nich nie znają. W Anglii banki posunęły się już do tego, że pożyczają 100% kwoty na zakup mieszkania. Czym ryzykuje ktoś, komu bank pożycza wszystko? To samo jest z ubezpieczycielami. Firmy robiły znacznie więcej, niż można by od nich wymagać. Rządy natomiast zajmowały się czymś innym, przekonane, że system sam się naprawi. Bank of England podał, że 5 wielkich banków otrzymywało 100 miliardów funtów rocznie. Czy jest pan wdzięczny brytyjskiemu podatnikowi za taką zapomogę? Jest kilka odpowiedzi. Czy jest pan mu wdzięczny? Jesteśmy bardzo wdzięczni bankom centralnym i rządom z całego świata. Mówię o rządzie brytyjskim, reprezentującym naród brytyjski. Wasz bank jest zbyt potężny, by zbankrutować. Podatnicy was utrzymują. Możecie brać o wiele tańsze kredyty niż zwykły śmiertelnik. Czy jest pan za to wdzięczny narodowi brytyjskiemu? Jak opowiemy historię tego kryzysu? Może to tylko kolejny epizod w dziejach naszej zależności od sektora finansowego? A może sygnał ostrzegawczy, znak naszej politycznej niemocy, objaw degeneracji pracy jako wartości, pod wpływem przymusu do trwania do pierwszego, z nadzieją na szybki zysk, ze szkodą dla wspólnego dobra? To trzeba teraz zmienić. Na początku roku 2011 dziennik Guardian napisał: przemysł finansowy przestał być wypaczeniem systemu. Sam stał się systemem. Zainspirował mnie Franz Kafka fantastyczną nowelą Budowa chińskiego muru. Mur wznoszono przez wieki. W jaki sposób utrzymać w ludziach zapał do projektu z tak odległym terminem zakończenia? Trudno ich motywować do pracy, której rezultatów nie zdążą za życia ujrzeć. Ale ja widzę dużo entuzjazmu i optymizmu. A nawet gdy nie ma optymizmu, jest intelektualne zaangażowanie. Wiemy, że należy robić to, co robimy. Dlatego nie gaśnie w nas nadzieja. Trzeba określić wszystkie pułapki systemu prawnego, znaleźć wszystkie luki w przepisach i naprawiać je punkt po punkcie. Nie mamy przed sobą smoka, którego moglibyśmy zabić jedną celną strzałą. Musimy poćwiartować bestię od ogona po łeb. Wraz z kolegami z sieci na rzecz sprawiedliwości podatkowej tropimy luki w prawie. Jedna z nich tkwi w sposobie prowadzenia rachunków. Firmy nie są przeźroczyste. Nie ujawniają, czy zyski rzeczywiście wypracowały w kraju, w którym są zarejestrowane. Przyjmijmy nowe standardy księgowości, aby było wiadomo, gdzie leży faktyczne źródło dochodów.
Uderzając inteligentnie, będziemy się małymi krokami posuwać naprzód. Żądanie likwidacji rajów podatkowych byłoby dziecinadą, prowadzącą donikąd. Jesteście po stronie narodu, czy po stronie kłamców z rządu? Dość tej hańby. Naród brytyjski powstał, by upomnieć się o swoje prawa. Wersja polska i redakcja na zlecenie platformy NC+, Start International Polska. Tekst Dorota Kulikiewicz. Czytał Piotr Borowiec.